jestem ogólnie bardzo zadowolona, że jestem seniorem. Ja należę do domu dziennego pobytu Malinka i tam się dzieje masę wspaniałych rzeczy. I dlatego tańczymy, śpiewamy, gimnastykujemy się, co jest ciągle w telewizji. No i jest okej. Nie wyobrażam sobie tego, że państwo w naszym mieście, w naszym pięknym mieście Opolu nie działacie. Uczymy się od państwa każdego dnia i z tego miejsca bardzo, bardzo państwu dziękuję. Te 24 dni seniora są dla nas niezmiernie ważne. Mam nadzieję, że państwo nie zaprzestaniecie w swojej działalności. Bez państwa nie ma wydarzeń w tym mieście. Przewodnicząca, na pani ręce. Cieszę się, że pani ma tu wsparcie panów, bo klucz jest bardzo ciężki, ale nie obawiam się przekazania tego klucza seniorom. Nikomu tak ten klucz się nie należy jak państwu. Przestrzeń, miasto Opole należy do państwa, do seniorów. Bawcie się państwo, świętujmy razem. My razem z państwem będziemy świętować. Mam nadzieję, że pozostali mieszkańcy też. Witamy serdecznie kierownika pociągu, bo okazuje się, że seniorzy mają pociąg do wszystkiego. Seniorzy mają pociąg do wszystkiego, ale my, ludzie, którzy służymy seniorom, też mamy pociąg do seniorów. To tak, jakbyśmy mieli pociąg do wszystkiego. I to jest dzisiaj pozycja tego wszystkiego, co możemy im zrobić. Na początek rynek i szaleństwa na rynku i z kolejnym dniem napięcie będzie rosło, bo spotkamy się i na grach miejskich, i w Bierkowicach, spotkamy się na koncertach, spotkamy się na stacji kolejowej i na stacji kolejowej będziemy śpiewać i tańczyć. I to jest dla mnie chyba najważniejsze, bo ja tam też mam zaśpiewać podobno. I to chyba piękne, że znów możemy wrócić do tego świętowania takiego z obecnością przecież setek seniorów, dla których to są chyba niezwykle ważne wydarzenia. To jest kluczowe. Dla człowieka kluczowa jest interakcja z drugim. I nie ma nawet dwóch zdań. To mądrzy naukowcy się w tej sprawie wypowiadali, ale i praktyka pokazuje, że w czasie, kiedy człowiek siedzi w domu, w czasie pandemii na przykład, no jest nieaktywny, a będąc nieaktywny, nie ruszając się, częściej choruje, częściej zapada na depresję i w ogóle jest bardziej nieszczęśliwy. A teraz proszę bardzo, ilu mamy ludzi? Wszystkich uśmiechniętych, panie w czerwonym, panie w niebieskim, no po prostu szaleństwo. Jesteśmy świetnym miastem, które po raz 24 organizuje tego typu przedsięwzięcie. Podobno mężczyzn, seniorów trudniej zaprosić do tego, żeby aktywnie spędzali czas. Prawda to czy fałsz? Seniorki, które biorą udział w tych wszystkich imprezach, są tak przekonujące, że żaden mężczyzna nie ma z tym problemu. Czyli rozumiem, że da się zaktywizować również i panów. W jakich sferach najczęściej? Proszę bardzo, zobaczmy tutaj na zespoły muzyczne, na taneczne. W zasadzie chyba nawet w szydełkowaniu też chyba jest facet, który bierze udział w tej aktywności. Ci, którzy są przekonani, to oni są tutaj. Oni są w mieście, oni są na tych wszystkich imprezach. Nam najbardziej zależy na tych, którzy, tak prozaicznie to nazwę, siedzą w domu. To jest dla nas to zadanie takie docelowe, żeby ich wyciągnąć, pokazać, że można, żeby oni się pojawili. Forma, w jakiej oni się pojawią, nam jest absolutnie każda do przyjęcia. Ale przybywa właśnie takich osób chętnych do takiego współuczestniczenia w waszych pomysłach? Cały czas w myśl zasady jedna pani, drugiej pani namawiają się, przychodzą, żeby zobaczyć, przekonać się, że to jest naprawdę fajna forma spędzania tego czasu wolnego. No nie wiem, jak to powiedzieć, ale zachęcają ciągle jakimiś, a to gimnastyką, a to gotowaniem, a to jakimś konkursem. No i człowiek żyje. Czy Opole to rzeczywiście miasto przyjazne seniorom? Bardzo, naprawdę bardzo. Powiem tak szczerze, moja siostra jest daleko innego miasta. Nie ma takich rzeczy, że my hip hip hura!